podziękowania za wspaniałe dzieło. Oczywiście na końcu utworu, bo przypominam, że jest to koncert muzyki symfonicznej, która rządzi się troszeczkę inną etykietą, innymi prawami. Chcę powiedzieć, że ta nasza dzisiejsza uroczystość, ten koncert nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu, wielu ludzi. Przede wszystkim tych setek, a może tysięcy zaangażowanych w budowę tego wspaniałego obiektu. Techników, robotników, inżynierów, pomysłodawców, projektodawców, osób,